Dzień dobry, sędzia Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie. Panie rzeczniku, wczoraj nietypowa rozprawa, bo chodzi o dzieciobójstwo. Tak, z tym, że od razu pewną rzecz muszę wyjaśnić. To dotyczy zabójstwa dziecka, ale nie postawiono oskarżonej zarzutu dzieciobójstwa, czyli tak zwanego zabójstwa w trakcie porodu lub bezpośrednio pod jego wpływem. Prokurator zdecydował się oskarżyć matkę tego dziecka o zwykłe zabójstwo, czyli taki znacznie surowszy zarzut z artykułu 148 Kodeksu Karnego. Prokurator uznał, sąd to będzie oczywiście weryfikował, że to było działanie w pełni zaplanowane przez oskarżoną, że od samego początku nie chciała tego dziecka, nie chciała, żeby żyło i planowała jego zabójstwo. No takie są tezy w akcie oskarżenia i tego właśnie dotyczy ta rozprawa, która w dniu wczorajszym się rozpoczęła. Jak miała wyglądać ta zbrodnia z waszych ustaleń i ustaleń prokuratury? Na ustaleń sądu jeszcze nie ma, bo tak jak już powiedziałem, dopiero proces się zaczął. Wczoraj były dopiero pierwsze czynności, tam wysłuchanie oskarżonej. Dopiero całe postępowanie dowodowe będzie prowadzone. Prokurator ustalił, że pani zaszła w nieplanowaną ciążę. Miała już jedno dziecko, niespełna roczną córkę, nie chciała mieć kolejnego dziecka, nie planowała, nie chodziła do ginekologa, nie dbała o siebie, piła alkohol, paliła papierosy. Także ustalono, że zażywała na marihuanę, czyli paliła marihuanę. Była dzień wcześniej jeszcze nawet spożywała ten narkotyk. I gdy urodziła to dziecko w łazience, w zasadzie od razu podjęła decyzję o wyrzuceniu tego dziecka przez okno. Sama oskarżona mówiła, że jak poczuła ucisk pod brzuszu, to poszła do łazienki, gdzie coś z niej wypadło i to wyrzuciła przez okno. Tak to określała. I ten noworodek trafił też na śmietnik. Jak on tam się znalazł? No to było w pobliżu śmietnika, ale on po prostu leżał pod oknem. Dzięki temu właściwie łatwo znaleziono miejsce, z którego został wyrzucony. To nie był duży dom. Ustalono, były ślady krwi przy jednym z okien, więc w ten sposób policjanci łatwo ustalili miejsce, gdzie doszło do porodu i wyrzucenia tego dziecka. Dziecko miało poważne obrażenia ciała. Przede wszystkim, oprócz wielu innych, ale najważniejsze to były obrażenia czaszki. Tam doszło do złamania podstawy czaszki, złamania sklepienia czaszki. Były w związku z tym masywne urazy mózgu. No, po kilku dniach dziecko zmarło w szpitalu. Wracając do wczorajszej rozprawy, co wynikło z tej rozprawy? Co się odbyło podczas tej rozprawy i co udało się już sądowi ustalić? No, o ustaleniach na razie nie może być mowy. Ustalenia to jest dopiero pewna rzecz, którą sąd dokonuje już po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego i w oparciu o wszystkie fakty dokonuje sąd ustaleń. No, wczoraj były, tak jak już powiedziałem, czynności wstępne jedynie przewidywano złożenie wyjaśnień przez oskarżoną. Natomiast w dniu dzisiejszym też się rozprawa odbywa. Planowano, tylko nie wiem, czy się odbyły, planowano przesłania biegłych, którzy w tej sprawie zeznają. Co jest istotne, ponieważ tutaj nie chodzi tylko o biegłych lekarzy oceniających obrażenia tego dziecka, które jak ustalili było w pełni rozwinięte, urodziło się w terminie i mogło żyć, według prokuratury przynajmniej. Natomiast istotną rolą będzie przesłuchanie biegłych psychiatrów, którzy będą oceniali do tej pory, no i będą musieli to wszystko tutaj opowiedzieć przed sądem, kwestie właśnie świadomości stanu psychicznego oskarżonego. Czy to jednak nie było zabójstwo łagodnie oceniane właśnie pod wpływem tego porodu. Więc to będzie na pewno jedna z tych okoliczności, które będzie sąd musiał weryfikować. Jak przebiegło przesłuchanie oskarżonej? Czy przyznała się do winy? Nie wiem, niestety, co wyjaśniała w dniu wczorajszym, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Oskarżona, można powiedzieć tak, no pewnym faktom nie zaprzecza. Nie zaprzecza temu, że to dziecko urodziła. Nie zaprzecza faktom takim, że to dziecko wyrzuciła przez okno. To jest bezsporne w zasadzie, natomiast twierdzi, że nie bardzo zdawała sobie sprawę z tego, co robi. Czyli można powiedzieć, że w jakimś stopniu swoje zawinienie kwestionuje. Co dalej? Taka przynajmniej była dotychczas jej linia obrony. Co dalej z oskarżoną? Ona dalej przebywa w areszcie? Z tego, co mi wiadomo, to tak dalej przebywa w areszcie i nie słyszałem, żeby podjęto jakieś decyzje zmieniające ten fakt. Co grozi za taki czyn? No, przy zwykłym zabójstwie grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
z autopsji, ile taka rozprawa może potrwać, taki cały przewód, bo to wiele rozpraw. Tak, przewidziano wiele rozpraw. Znaczy tak, świadków może to nie będą jakieś wielkie ilości, no bo wszystko zdarzyło się w czterech ścianach, no świadkami mogą być osoby, które potem znalazły to dziecko, no i biegli, tutaj duża rola też biegłych będzie w tym procesie, ale trudno w tej chwili przewidzieć, jak długo to może potrwać. No na pewno nie kilka dni, to będzie znacznie dłuższa sprawa.